No, Polska, Polska. Jest godzina 6.30. Zapraszam na do wspólnej modlitwy różańcowej. Rozważać będziemy tajemnice radosne. Modlić będziemy się za Kościół Święty, Ojca Świętego i naszych pasterzy, o święte powołanie kapłańskie i zakonne, za Radio Maryja, wszystkich współpracowników duchownych, jak i świeckich, za pomocników w Polsce i poza granicami kraju, we wszystkich intencjach modlących się z nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Polska, Polska, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Bóg tak zaufał tej młodej dziewczynie, że od jej zgody uzależnił cały swój plan zbawienia. I nie zawiódł się. Teraz podobną ufność składa we mnie. Codziennie daje mi wybór. Codziennie Bóg uzależnia jakieś swoje działanie od mojego tak. Przygotował niesamowite dary i złożył je w moje ręce. Chcę, żebym sam je przyjął i zaczął dawać innym, jak Maryja.
a ja czekam, sam nie wiem na co. Matko Jezusa i moja Matko, wyproś mi odwagę codziennego mówienia Bogu tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bogu niech będą dzięki, mówiła się Irena z Błańca. Dziękujemy Pani Irenie za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Jezus zaraz po poczęciu posyła swoją matkę w drogę do Elżbiety. Maryja idzie i posługuje potrzebującej, ale przede wszystkim niesie tego, który począł się w jej łonie. Jezus mnie też posyła, mnie też nie pozwala zostać wygodnie w domu. On chce, żebym szedł i służył wszystkim, których postawił na mojej drodze. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Polska się modli. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólny różaniec, modliła się Romualda z Bartoszyc, siostrą Genią i Czesią. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Paniom za wspólną modlitwę. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie. Maryja ofiarowała Bogu swój największy skarb, Jezusa. W tym akcie zgodziła się na wszystko, cokolwiek będzie zgodne z Bożą wolą. Zaufała całkowicie, mimo iż to oznaczało, że jej duszę przeniknie miecz boleści. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje,
przyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Janina z parafii Świętej Trójcy w Rudnie. Bóg zapłać. Dziękuję Pani Janino za wspólną modlitwę. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Jezusa w świątyni. Nawet Maryi zdarzyło się zagubić Jezusa i nie wiedzieć, gdzie Go szukać. Ale szukała. Była w tym poszukiwaniu wytrwała i konsekwentna. Nie bała się zawrócić z drogi i opuścić bezpiecznej grupy pielgrzymów, z którą podążała. Wiedziała, że najważniejszą rzeczą w życiu jest odnalezienie Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, wybacz nam nasze grzechy, zaprowadź nas. Chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kto z nami się modlił? Anna. Dziękujemy Pani za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie. Śpiewając suplikacje, módlmy się za dzieci nienarodzone. Głod ognia i do wojny.
Słowami księdza Piotra Skargi módlmy się za ojczyznę. Boże rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twoje racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syna swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Państwu za wspólną modlitwę. Jest godzina 7. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Łączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Przewodniczyć jej będzie ojciec Wiesław Majewski. W dzisiejszym będą odprawione msze święte gregoriańskie za zmarłych, Ryszarda Burdę, Józefa Jędkowskiego, Jerzego Lipę, Eugeniusza Szymkiewicza. Za zmarłych to nie, proszę Państwa. Tutaj też, żeby nam Litka von Lipski nie opowiadała o różnych, proszę Państwa, horoskopach, o skorpionie, o tym, o tamtym, chcąc dowartościować się, no bo ona wie, że my świadkowie Jehowy, że my w horoskopy nie wierzymy, takie rzeczy nie. I proszę na siłę, proszę na chama, proszę za wszelką cenę nie wciskać tego. Ja już mówiłam, że my święci świadkowie Jehowy mamy najlepiej. Mamy teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej i my się uczymy tam po prostu, co wolno, co nie wolno. Przecież jeżeli apostoł Paweł szedł, to musiał wiedzieć, co mówi, komu mówi, jacy to są ludzie. Nie można nic na siłę wciskać ludziom. Nie można nic na chama wciskać ludziom, ani za wszelką cenę. Bardzo dużą rzecz odgrywa tutaj, rolę pełni, proszę, rolę pełni
wiedza psychologiczna o człowieku. No jaki to jest człowiek, z kim my mamy do czynienia, co my mamy mówić, jak mamy mówić. Przecież ważne jest też, jak ta potrawa zostanie podana, jak zostanie przyprawiona, jak smakuje, prawda? To nie jest to tylko, żeby żryć, bo oni tutaj pod tymi kościołami mają te zupy. Ja wiem, że zupa w sumie jest najsmaczniejsza, najpożywniejsza, najstrawniejsza, najzdrowsza. Nie zapycha jelit. No, ale tu chodzi o to, żeby nie tylko jeść, żeby nie tylko o jedzeniu myśleć, bo jest pokarm duchowy, o którym, jak się okazuje, nikt nie myśli. Biblia do śmietnika, chrześcijańskie pismo greckie do śmietnika, Nowy Testament do śmietnika. I taki kontakt ze śmietniczką mają moherowi też bardzo częsty, poprzez to, że oni palą papierosy i papieros za papierosem do śmietnika. Byle co? Do śmietnika. Z przyzwyczajenia do śmietnika, żeby zatuszować to, iż wcześniej wrzucali tam wielokrotnie Biblię. Bóg nie ślepy, Boga nie oszukasz, Boga nie zmanipulujesz, ale się tobie to tak marzy, tobie się to tak myśli, że Bóg nie widzi to już wtedy, kiedy byli Żydzi. W czasie Ezechiela czytamy w księdze Ezechiela, oni mówią, że Jahwe nas nie widzi. To, co oni robią w ciemnych miejscach samej świątyni Jehowy, przepraszam, świątynia Salomona. To, co oni tam robili w tej świątyni, w jej ciemnych miejscach. Mówili, że Jahwe nas nie widzi. Mówią, że Jahwe nas nie słyszy. A Jahwe nie głupi. No to przecież wiadomo, że nie jest głupi, ale ponieważ oni sobie tak myślą, to raz jeszcze. I jeszcze raz to samo powtarzamy. Król Saul też dobrze wiedział, że nie ma żadnego życia pozagrobowego, że Bóg Jahwe zabronił im chodzić do wieszczów, do wróżek, do ludzi, którzy wzywają zmarłych, którzy szepcą i mruczą, jak to tak Biblia pięknie obrazowo, deszcz pada, opisuje, którzy szepcą i mruczą. Jahwe zabronił. A oni mimo wszystko, a oni po prostu, tak jak król Saul do wróżki z Endor, Endor, i ona krzyczy na niego, to ty jesteś ten Saul, to ty jesteś ten król, były król, przecież Bóg zabronił wam chodzić do mnie, do wróżki, Bóg zabronił, a ty co? Także proszę państwa, coś okropnego. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę być z nami, proszę być z nami do końca i będziemy państwu opowiadać rzeczy oczywiste. To, co wiedzieć powinieneś. Rzeczy oczywiste dla Izraelity, który wierzył w Boga. A tutaj to teraz nie wiadomo, w co oni wierzą. Bo tak, wróżyć wolno, do cyganki pójść niby wolno, za cichym przyzwoleniem społeczeństwa, czyli czego? Psychologii tłumu, za cichym przyzwoleniem tłumu, sąsiada, sąsiadki, koleżanki, kolegów, jak to się mówi, oczywiście, że moherowych. Dlatego też, proszę państwa, Polska, niech się więcej modli. Do Polski w 1905 roku misjonarze byli przysłani, święci świadkowie, z Biblią. Bardzo dużo ludzi poznało prawdę. Edukacja działa. No ale szatan też chce na swoją stronę przekabacić. No i szatan bardzo dużo ma sług. Sług szatana, diabła, jest więcej zawsze, jako że jest szeroka brama, Biblia mówi, i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Przestronna brama, wielka brama, szeroka brama, która wiedzie na śmierć. Ano, poczytaj, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 13
i 14 to już tak klasycznie, bo przecież tego jest pełno w Biblii, tysiące wersetów, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, proszę z nami.